Niezwykle dziwne wydarzenie, niezwykle dziwne słowa, na pierwszy rzut oka bardzo niezrozumiałe dla nas. I na początek zobaczmy kontekst historyczno-kulturowy tych wydarzeń opisanych w dzisiejszej Ewangelii. Tajemniczy cieśla z Nazaretu o imieniu Jezus, posłany przez Boga, żeby stać się Mesjaszem, czyli namaszczonym, przeznaczonym do tego, żeby zbawić ludność, ludzi od grzechu, ma plan, żeby w pierwszej kolejności pójść do Izraela, pójść do Żydów i tam głosić dobrą nowinę o zbawieniu. I oczywiście to zbawienie ma ogarnąć cały świat, ale w pierwszej kolejności naród wybrany. I widzimy, że Księga Ewangelii świętego Jana jest tak skonstruowana, podzielona na dwie części, Księga Znaków i Księga Cudów. I kiedy naród wybrany, kiedy Żydzi odrzucają Jezusa, to zaczyna się Księga Cudów, kiedy Jezus idzie do pogan i tam czyni cuda, tam głosi dobrą nowinę. I ta dzisiejsza perykopa tym bardziej jest zastanawiająca, dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją, bo to jest ten moment, kiedy Jezus po takiej mocnej wymianie zdań z faryzeuszami, kiedy rozmawiali o czystości kubków, że obmywają kubki z zewnątrz, Jezus im mówi, że to nie to, co z zewnątrz wchodzi do nas, czyni nas nieczystym, ale to, co z serca wychodzi, czyni nas nieczystym. Więc ci faryzeusze odrzucają Jego nauczanie, nie rozumieją Go i Pan Jezus zostawia ich. Mówi też w pewnym momencie do uczniów, zostawcie ich, to są ślepi, przewodnicy ślepych. I idzie do Tyru i do Sydonu, idzie do pogan. I nagle spotyka kobietę kananejską, pogankę i wydawało się, że już idzie do tych pogan, ale no, nadal nie chce jej wysłuchać. Więc to by wskazywało tak, patrząc historycznie, że ta misja Jezusa, ona przede wszystkim polega na tym, żeby po tych 3 latach działalności publicznej umrzeć, oddać życie i zmartwychwstać i wtedy zbawienie się rozciągnie na wszystkie narody. A tutaj jest ten moment, kiedy Pan Jezus no, jeszcze mówi, ja jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, do dzieci, do narodu wybranego. Więc widzimy, że jesteśmy w takiej sytuacji. I bardzo zastanawiające jest, że kiedy ta kobieta kananejska prosi Pana Jezusa, żeby się ulitował nad jej córką, nękaną przez złego ducha, co robi Jezus? Milczy. Ale zwróćmy uwagę, że Jezus, który nie daje, na początku nie daje słowa tej kobiecie, pamiętajmy, że Jezus jest Słowem. I nawet jak Jezus milczy, to nadal jest Słowem. To nadal, można powiedzieć, komunikuje. Nawet tak samo jest z człowiekiem. Nawet jak człowiek milczy, to i tak nie przestaje komunikować. Przez wyraz twarzy, przez gesty, przez to, co robi, czego nie robi. Nawet w czasie snu nam się wydaje, że jak śpimy, to nie komunikujemy. Komunikujemy. Chrapiemy albo nie chrapiemy. Oddech płytki, oddech głęboki. Zdarza się nawet nocny bezdech, jak ktoś ma skrzywioną przegrodę nosową. On szczególnie jest niebezpieczny u celibatariuszy, bo jak ktoś ma żonę, to jak mąż ma nocny bezdech, to żona go może obudzić. No, chyba, że nie chce. Ale jak ktoś jest celibatariuszem no, i będzie miał nocny bezdech, no to może się udusić. Więc nawet jak śpimy, to komunikujemy. I ksiądz Piotr Pawlukiewicz pięknie zauważył, że jak święty Jan Paweł II był z pielgrzymką w naszym kraju, był taki moment, chyba na Wawelu, że w pewnym momencie nasz papież odmawiał sobie nieszpory, zaczął się modlić. Zatopił się w modlitwie, modlił się psalmami z nieszporów. I w tym momencie zapadła taka głęboka cisza, że ci realizatorzy, którzy transmitowali to wydarzenie, no nie za bardzo wiedzieli, co robić, gdzie skierować te kamery. No oczywiście, no i na Pawła, ale ci komentatorzy nie wiedzieli, co mówić. Z jednej strony nie wiedzieli, jak to komentować, co tu mówić, a z drugiej strony bali się złamać tę ciszę, bo ona była pełna wyrazu, pełna treści. Więc Jezus, pomimo tego, że milczy na początku, nie przestaje być Słowem. I podobnie może być też w
naszym życiu z Panem Bogiem, że nam się wydaje, że Bóg milczy, ale to Jego milczenie też może być dla nas pewnym znakiem, pewnym wyrazem. I czasami, mówi papież Benedykt XVI, czasami to milczenie Boga, nam się wydaje, że On milczy, może być wyrazem tego, że to słowo, które On już nam dał, myśmy go nie przyjęli, nie przetrawili, nie wprowadzili w życie. Więc po co będzie nam dawał następne, jak jeszcze tego nie przyjęliśmy? Więc wydaje nam się, że milczy, nie daje słowa, ale On już dał, tylko myśmy go nie przyjęli. Nie wsłuchaliśmy się w to słowo. Więc cisza może być pełna wyrazu. Carlo Caretto mówi, że jak pojechał na pustynię prowadzić takie życie odosobnione, to na początku wydawało mu się, że pustynia milczy. Ale to pierwszy dzień wydawało mu się, że pustynia milczy, bo w jego sercu było mnóstwo hałasu. Ale w kolejnych dniach zaczął słyszeć, czy to jakieś, no nie wiem, jakiś wąż czy skorupiak tam się przesuwał, szum wiatru, jakiegoś ptaszka, jakieś drobne odgłosy i okazało się, że pustynia, która wydawała się zupełnie pusta, ona nagle zaczyna przemawiać, że na tej pustyni jest mnóstwo różnych dźwięków, mnóstwo wyrazów. Więc pamiętajmy o tym, że nawet jak wydaje nam się, że Bóg milczy, to jednak to nie znaczy, że jest nam obojętny. I Jezus, który początkowo wydaje się, że lekceważy tę kobietę, jednak ma w tym jakiś cel. I widzimy, że to, co się dzieje później, pokazuje nam pewne oznaki dojrzałości i wskazuje nam na dojrzałość relacji z Bogiem, w ogóle na dojrzałość relacji. Bo jeżeli widzimy, że ktoś w relacji na jakiś nasz jeden drobny gest nie odpowiedział, osoba niedojrzała zaraz się obrazi, zamknie, wycofa. A osoba dojrzała stwierdzi, no, może ta druga osoba nie usłyszała, nie zauważyła mojego gestu. Może jest jakiś problem w komunikacji i próbuje drugie podejście. Osoba dojrzała zrobi drugie podejście. I tak jest z kobietą kanańską. Ona robi kolejne podejście. Rozmawia, wchodzi w dialog. To jest kolejna oznaka dojrzałości. Że osoba niedojrzała w relacji z Panem Bogiem robi tak. Panie Boże, ja mam teraz problem. Ja teraz odmówię to różaniec albo 10 różańców i Ty mi to załatw. I ja wyznaczam czas i do tego czasu masz mi to zrobić. Jak Bóg nie spełnił naszej prośby w naszym czasie, obrażamy się. To jest niedojrzałość. Bo dojrzałość w relacji sprawia, że my nie jesteśmy skupieni tylko na sobie, na swoich warunkach, na tym, co mnie jest wygodne, ale wsłuchujemy się w tę drugą osobę. I kobieta kanańska się wsłuchuje, ale też potrafi przedstawiać Jezusowi swoje racje, swoje argumenty. Więc widzimy tutaj dojrzały dialog. I to, co jest w tym dialogu najważniejsze, to jest postawa wiary. Że ta kobieta, pomimo tego, że jest poganką, odnajduje w Jezusie Mesjasza. Odnajduje w Jezusie właśnie Syna Dawida, tego, który był zapowiedziany, że z rodu Dawida wyjdzie Mesjasz. I dzieje się rzecz absolutnie niezwykła i szokująca. Pan Jezus mówi, kiedy znajduje w niej wiarę, dojrzałą osobę, która wchodzi w relację, która dyskutuje, która się nie obraża, która komunikuje swoje pragnienia, która widać, że jest dojrzała w wierze, co robi? Ugina się. Bóg Wszechmogący się ugina. Planował, że być może był taki plan, że ją i jej córkę dosięgnie zbawienie dopiero po zmartwychwstaniu, ale już wcześniej dosięga dobra nowina. I Pan Jezus mówi rzecz szokującą. Niech się dzieje tak, jak pragniesz, a dosłownie, jak spojrzymy w język oryginalny, to tam są takie same wyrażenia jak w Ojcze Nasz i jak w Fiat Maryi. Pan Jezus mówi, niech się dzieje wola Twoja. W Ojcze Nasz mówimy, bądź wola Twoja. Maryja w Fiat mówi do Boga, bądź wola Twoja. Czyli Jezus do Boga Ojca, bądź wola Twoja. Maryja do Boga, bądź wola Twoja. Jezus do poganki, bądź wola Twoja. Szokujące.
Pewnego razu ktoś tam przyszedł do generała jezuitów i mówi tak, do przełożonego jezuitów: ojcze, jak to jest, że wy jezuici nie macie problemów z posłuszeństwem? Że to, co generał przełożony nakaże jezuicie, to jezuita to robi. Generał odpowiada: to jest bardzo proste. Pytam się tutaj zakonnika, jakie ma zdolności, jakie ma pragnienia, jak chciałby zrealizować swoją służbę Panu Bogu. I on mi mówi, jakie ma pragnienia, jakie ma zdolności, że w tym by się najbardziej odnalazł. I ja mu to nakazuję. I to jest pewna tajemnica spotkania z Panem Bogiem, żeby uzgodnić z Panem Bogiem nasze wspólne plany. A planem Pana Boga jest nasze szczęście, nasze zbawienie. I kiedy właśnie wtedy nasza wiara staje się dojrzała, kiedy przyjmujemy dobrą nowinę, kiedy przyjmiemy wolę Bożą w naszym życiu, ale przyjmujemy ją i odnajdujemy, kiedy wchodzimy w dojrzałą relację z Jezusem. Więc niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie tym momentem, w którym spotykamy się z Jezusem, w którym chcemy wyznać wiarę, że On jest naszym Mesjaszem, że On pragnie naszego zbawienia i chcemy razem z Jezusem uzgodnić nasze wspólne plany, wspólne marzenia na szczęśliwe życie. Jezus da nam doświadczyć tego zbawienia, uzdrowi nas, uwolni i wprowadzi w tajemnicę Bożego szczęścia. Amen.